Hej, hej, witam w kolejnym materiale. Ponownie w naszym kochanym Giereczkowie trochę się podziało, a mianowicie mówię tutaj o całej sytuacji z Helldriversami oraz w zasadzie sytuację w zasadzie już z zeszłego tygodnia, ale sobie zbiorczo to omówimy, jeżeli chodzi o Escape from Tarkov. Gdzie de facto bardziej sobie zaczniemy myśleć od Tarkova, ponieważ ja Tarkova znam tylko i wyłącznie, powiedzmy, z tego, że ta gra istnieje. Jest to jeden w zasadzie chyba z lepszych shooterów na chwilę obecną, jaki jest w ogóle dostępny na rynku, i gry MMO z wipami i tak dalej zbytnio mnie nie kręcą. Ostatnią taką grą, w którą jakkolwiek grałem, to był Hurtwood, gdzie w zasadzie gra jest martwa od praktycznie lat, ale to zostawmy. No i generalnie największy problem do Tarkova, w zasadzie dwa takie największe problemy dotyczące Tarkova, to jest mianowicie nowa płatna wersja za $250, gdzie praktycznie mamy elementy pay to win. W momencie, kiedy progresja z PvE może zostać przeniesiona na PvP, i w momencie w jednej z w zasadzie fundamentalnych mechanik tego typu gier, mamy zachowane postępy na wipach. Wipe to jest generalnie czyszczenie całych serwerów, czyli właśnie postęp. Wszystkich graczy zostaje po prostu cofnięty do zera i to jest tak samo, jak macie po prostu sezon w PoE, kiedy wchodzi nowy sezon, no to wszyscy, powiedzmy, zaczynamy od zera. I no, generalnie to jest właśnie jeden z tych problemów, już nawet nie mówiąc o ulepszaniu statystyk na start. Mówię, typowy element pay to win, plus część wrogów nie strzela do nas, a w zasadzie strzela do nas z mniejszej odległości, więc możemy gdzieś tam ich sobie mijać mimo wszystko, plus w momencie, kiedy idziemy na rajdy, brak możliwości w zasadzie utraty itemów. No i tutaj dochodzimy do dwóch w zasadzie największych problemów, w zasadzie teraz to już są trzy, bo wcześniej były dwa, teraz muszę dodać jeszcze jeden, że mianowicie wcześniej, w zasadzie kolejne dwie kwestie dochodzą, mianowicie wcześniej została wydana wersja za $150, w którym w zasadzie twórcy parę lat temu mówili, że dostaniemy po prostu wszystkie następne wychodzące dodatki, przepustki sezonowe i tak dalej, po prostu za free, i w tym momencie, no, mimo wszystko gracze zostali oszukani. W ostatnim czasie nowe nie znałem, naprawdę, takie rzeczy się nie zdarzają, no nie może być. Plus cały czas mówimy o wersji beta gry, w zasadzie sam Escape from Tarkov nie wyszedł jeszcze w ogóle, jeżeli właśnie chodzi o pełną wersję, cały czas mówimy o jakiejś becie, o jakimś wczesnym dostępie. No i w tym momencie, zamiast skupić się na po prostu wypuszczeniu wersji 1.0, to w tym momencie mam po prostu odcinanie kuponów i po prostu trzepanie jak największej kasy. Ale niestety to akurat nie powinno dziwić, tak jak mówię. Ja wielkim w zasadzie nie jestem w ogóle graczem Tarkova, ale ostatnia sytuacja, no jakby tu nawet nie trzeba być graczem, żeby wiedzieć, że tutaj coś jest najnormalniej w świecie. Nie tak, i w tym momencie gra, która bardziej, w sensie sprawa, która bardziej mnie dotyczy, mianowicie mówię o Helldriversach, bo mimo wszystko w momencie, kiedy gra była zapowiadana, nikt się nie spodziewał, że będzie takim hitem, jeżeli chodzi o Steama. No i powiedzmy generalnie, jeżeli chodzi o gry, które były właśnie przedstawiane na showcase Sony. No i generalnie wszystko fajnie, pięknie, ale no, że tak powiem, 3 dni temu się zesrało i to dosyć mocno. Dlaczego? Ponieważ, jak już pewnie dobrze wiecie, w zasadzie od dzisiaj, czyli od 6 czerwca, wszyscy nowi gracze Helldriversów będą musieli łączyć konto Steam z kontem PSN i wszyscy gracze inni będą musieli to zrobić do 6 czerwca. Jeżeli tego nie zrobimy, to w zasadzie stracimy dostęp do grania w Helldriversów. No i możecie się zapytać, o co generalnie ten problem. Problem jest mianowicie w tym, że od samego początku nie było mowy o czymś takim, w sensie no, od samego początku nie trzeba było łączyć tych kont z PSN-em. Tłumaczą oczywiście twórcy to wszystkimi problemami technicznymi, że serwery były niestabilne, co de facto no, było prawdą. Ci, którzy grali na początku, ci po prostu wiedzą. Ale no mimo wszystko no, nie można po prostu zrzucać w tym momencie odpowiedzialności tylko i wyłącznie na to. Bo mimo wszystko trzeba pamiętać, że troszkę kwestie się różnią w momencie, kiedy mówimy o wydaniu gry na Steamie, która od razu wymaga połączenia z jakimkolwiek innym launcherem, nie wiem, jak w przypadku chociażby Red Dead czy GTA, kiedy z automatu musisz mieć po prostu Rockstar launcher po prostu od Rockstara, no to w tym momencie, jeżeli od początku nie było to wymagane, no to takie zmienianie regulaminu jest trochę bez sensu i tu już nawet nie chodzi o to, znaczy bardziej nie chodzi o to, że to jest bez sensu, tylko to jest troszkę nie fair, bo mimo wszystko
gracze pecetowi w zasadzie w większości przypadków nawet nie mają konsol i nie są im potrzebne po prostu konta PSN, więc w tym momencie mamy kolejne przerzucanie graczy na jeszcze kolejną platformę. Bo patrząc na to, z jaką powiedzmy intensywnością gry Sony wychodzą na PC-ty, no to w tym momencie za powiedzmy do końca tego roku, do końca przyszłego roku, jak tak dalej pójdzie, Sony będzie mogło się pokusić po prostu o wydanie kolejnego launchera, gdzie de facto no, żonglowanie tym wszystkim na PC-cie jest troszkę uciążliwe mimo wszystko. I pomimo tego, że osobiście dla mnie nie byłby to problem, żeby połączyć sobie konto z tym z PSN-em, ponieważ posiadam jeszcze konsolę, chociaż w tym momencie coraz bardziej się zastanawiam, czy się jej nie pozbyć. Oferty rozbieram w komentarzach, ale wracając do najistotniejszej kwestii, no pomimo tego, że osobiście dla mnie to nie jest problem, no jest wiele osób, które grają tylko i wyłącznie na PC-cie, bo no, nie grają po prostu na konsoli i wrzucanie i tworzenie kolejnych kont jest po prostu bez sensu. A tłumaczenie Sony, że oni robią to dla naszego bezpieczeństwa, żeby nasze dane były bezpieczniejsze czy coś tego typu, no w kontekście Sony jest to po prostu gadanie najnormalniej w świecie głupot, bo częstotliwość wycieków po prostu z Sonego no jest mega, ale to mega duże i w zasadzie jest cykliczne, bo co parę lat się po prostu no, powtarza no mimo wszystko, więc ten argument jest całkowicie wyjęty z czapy. I tak jak powiedziałem, największy problem nie jest nawet ze zmienieniem regulaminów. Największy problem nawet nie jest w tym, że to konto trzeba byłoby najnormalniej w sieci połączyć. Największy problem jest z dostępnością PSN-a, jeżeli chodzi właśnie o samą możliwość założenia konta. No bo generalnie Steama możemy założyć w zasadzie na 170, w 170 krajach około, a no w PSN-a tylko w 69. No i w tym momencie 2/3 graczy, które kupiło legalnie na Steamie Helldiversów, no najnormalniej w świecie nie mają dostępu do gry, którą legalnie zakupili po prostu na Steamie. I to jest największy problem, już nawet część graczy no wysyłała screen najnormalniej w świecie, że już po prostu od pewnego dnia już po prostu nie mogą grać. Wczoraj kładli się spać i mogli normalnie pograć, ale wstają następnego dnia, no to najnormalniej w świecie już nawet nie mogą palić samej gry. I z tym jest generalnie największy problem, jeżeli właśnie o to chodzi. Co można z tym generalnie wszystkim zrobić? No generalnie refundy na Steamie się podobno zwracają. Ja jeszcze tego nie zrobiłem i się generalnie zastanawiam, czy tego po prostu nie zrobić. Najnormalniej w świecie, bo Helldiversy są grą fajną, ale mimo wszystko aż tak osobiście mnie nie grzeją, a jeżeli w tym momencie Sony ma powiedzmy taką, a nie inną taktykę, no to w tym momencie no powiedzmy troszkę można zagrać im na nosie. Zresztą to samo robią obecnie gracze, no bo negatywne recenzje na Steamie plus w zasadzie tych ostatnich recenzji plus mieszane ogólne recenzje na Steamie no pokazują, że gracze nie są zbytnio zadowoleni z tego wszystkiego. Więc pomimo tego, że już część osób się z tego wycofuje, a w zasadzie ze wszystkich innych głupot, które mówili na początku, to i tak nie wygląda to za kolorowo. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać w najbliższych dniach i czy Sony da radę z tego jakkolwiek wybrnąć. Bo trzeba pamiętać, że za 10 dni, 16 wychodzi pod Ghosta na PC-ta i coś czuję, że sam Ghost może po prostu dostać troszkę, że tak powiem, rykoszetem za tą sytuację, pomimo tego, że gra jest no, świetna, ale o niej zrobię wam inne materiały w zasadzie w przyszłym tygodniu. Także dzięki, piszcie na dole, co sądzicie o tym wszystkim. Do następnego. Hej, hej. Hej, szybka aktualizacja na koniec. Mamy godzinę 10:40, kiedy ja to jeszcze dogrywam. I Sony wycofało się z przymusu łączenia kont Steam z PSN-em, jeżeli chodzi o dalszą grę w Helldriversach 2. No i generalnie plus jest taki, że mimo wszystko pokazaliśmy jako społeczność graczy, że jeżeli coś nie jest dla nas dobre, a twórcy chcą coś takiego zrobić, no to generalnie jesteśmy jeszcze jakkolwiek słuchani. Co prawda tłumaczenia Sony, że uczą się to, co jest dobre dla graczy i tak dalej, to jest po prostu trochę beka, ale mimo wszystko efekt jest taki, jak de facto chcieli gracze. Czy Sony wróci do tego pomysłu za parę lat? Albo za trochę szybciej? Być może. Ale na chwilę obecną, powiedzmy, gracze pokazali jedność i siłę, że mimo wszystko mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje w całej naszej cudownej i kochanej branży.